wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w World of Tanks. Właśnie sobie jadę WZ-ką 111-1-4. No i postanowiłem, że sobie pojadę tutaj, gdzie medy. Za dużo medów nie mają, jedynie pewnie może jakieś te deki poza medami spotka. No a skoro jest mam stokowe działo ze 110, myślę, tutaj będzie najlepiej, jakbym pojechał. No na motownie nie będę się tam pchać na środek, no ponieważ to wiadomo, nie opuszcza działa. Tutaj jest troszkę mniej górzysty teren, a na starą mordownię tam mogą właśnie pojechać E75, a na nie wolałbym się nie natknąć, bo raczej bym nie przebijał. Ciężko by było przynajmniej przebić nawet w dolną płytę E75 z tego działa. No i zobaczmy, tutaj za mną te deki jadą, widzę. Jakiś jeden metr i super Pershing gdzieś tam z tyłu. Zobaczymy zaraz, co tutaj nam się pokaże. Na chwilę, zaraz za ten kamień zostaniemy. Jeżeli nic nie będzie, to podjedziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Szybko przeskoczymy za drugi kamień. Widzę, WZ-ta już na środku jest jedna. Właśnie włożę troszkę golda na tym dziale, bo właśnie to nieraz nawet na dziesiątki rzuca. Z tym działem to dosyć ciężko na dziesiątkach. Ale tutaj jak natchnę się na jakieś te twardsze czołgi, to będę używać na pewno. No właśnie, już niedużo mi brakuje do tego najlepszego działa. Za szybko wyskoczyłem, ale WZ-a mnie na szczęście nie przebił. Nie widzę celu. No tutaj Centurion jest dwa razy walnął już. Nie opuścił działa już właśnie WZ-ka. Właśnie chyba będę musiał sobie go odpuścić, bo tutaj działa nie opuszczę, pomogę może temu T54E1. Zobaczmy. Jeżeli byśmy wyskoczyli na tym WZ, to byśmy ją zjedli. Chociaż on już pewnie ładuje. Właśnie ładuje. Ja sobie tutaj spróbuję zajechać. Mamy cicho tyłu. No. I właśnie ładujemy golda już, bo kurde, ta WZ-ka jest dosyć dobra. Przydałoby się ją właśnie zabić. Ona już tam gdzieś ucieka. O, jednak się wraca. Może spadnie w ziemię niestety, ale przynajmniej WZ-ka padła. Jeszcze Centuriona mamy. Weszła. O, to na tym, ten żołg jak dla mnie jest na tym dziale dosyć toporny. Ale mam nadzieję, że się to zmieni, jeżeli dział odblokuje. Chyba 130, to już będzie miał pewnie walnięcie nic złe. Za 500 będzie chyba potrafiło walić. No, jedziemy sobie szybko po artę. Tutaj nic nie widać. A co tu nie było wyświecone? Za artami AMX 1375. Więc to raczej może być nawet na AFK-u, bo raczej jest jakiś bot z tego, co widzę. No, 6000 bitew ma i dalej czerwony. Dobra. Jak będzie na AFK-u, to lepiej dla mnie. Zobaczmy, co tutaj jest. Będę mam golda załadowanego, a tutaj nic raczej twardego nie spotkam. To zaraz się przełączę najwyżej. Marta jest. Dobra, strzała nie zeszła. Za mały kaliber jest, żeby zdjąć. Ale raczej... O, właśnie nie zdążyła strzelić. Właśnie miałem taką nadzieję. O, 1375 jest tam gdzieś na środku. Bo mi tutaj nie zaszkodzi. Pojedźmy sobie po drugą artę. Tutaj będzie pewnie. O, właśnie jest. Nie trafiła do mnie. Już drugi kill będzie łatwy. Już tutaj nie zdąży na pewno przeładować. Jeszcze Black Prince'a widzę, będzie pewnie na niego bicie.
Wychylmy się. Zerwał mi tylko wąski, a ja go zabiłem. No, dosyć fajna bitwa już. 2400 prawie damage'a. Właśnie tam w tamtym miejscu, gdzie pokazuje te 30, są ostatnie 3 czołgi. Więc sobie tam pojedziemy. Trochę się tej WZ-y i Tortosia obawiam, ale zobaczymy. W końcu 3 czołgi jadą ze mną. Obek, mam nadzieję, że mi przyjedzie pomóc. Gdzie oni są? Obraca się w Zetka. Przegiem niestety. Dobra, ładujemy golda na niego. Nie widzę celu. Cel namierzony. Zaszło na słowo. Przeciwnik oberwał. Nie powinien mnie zdjąć jeszcze. Jest, nie zdjął. Tortosz na szczęście mnie nie przebił. Troszkę fuksa mam. Niestety ja też go nie przebiłem. Chyba uszły. Zapomniałem, że on dosyć szybko ładuje ten Tortoś. Ja mam tylko 8 HP niestety. Gdzie ty jesteś? Chyba się cofa. O, nie trafił mnie. Szybko, może się uda jeszcze trzymać. O, nie trafiłem. Na szybkość chciałem spróbować. Tutaj patrzę na most. Może z tej strony się uda go uszczelnić. O, przejeżdżę przez most. Jeszcze jeden strzał. Nie może go zdejmę na strzała. Szybko się obróćmy. Zobaczmy. Gąskę. Chyba nie ma zestawu. Może by się powinien naprawić. No i ostatni. Było na tyle. Zaraz kleję raport z bitwy. A oto jest raport z bitwy. Dostałem odznakę mistrzowską pierwszej klasy. Stalową ścianę i Spartanina. I tutaj właśnie pomniejsze odznaki. A tutaj coś się buguje mi przez mody i nie pokazuje nieraz expa. Zrobiłem prawie 4000 damage'u. Gwiazdka 5500, ale wykonałem też jakąś misję, to łącznie prawie 7000 gwiazdka. No tutaj troszkę z golda strzelałem, więc na minus wyszedłem, ale nie aż tak dużo. I wygląda tutaj następująco raport szczegółowy. No jedynie co to zablokowane przez pancerz 1400, tylko tak to nic specjalnego. Jak wygląda wynik drużynowy. Względem damage'a by najwięcej. Względem expa tak samo. No i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i na razie.